Można powiedzieć, że liga wkracza w decydującą fazę. Czy jakieś specjalne napięcie można wyczuć już w szatni Zagłębia? No z pewnością jest już oczekiwanie na najbliższy mecz, na najbliższy sprawdzian, ale my tak naprawdę do każdego meczu podchodzimy podobnie, czyli w pełni skoncentrowani, a w tygodniu na pewno da się wyczuć taką atmosferę pracy. Także no czekamy na najbliższy mecz, na najbliższy sprawdzian, no i do zdobycia kolejne 3 punkty. Jedziecie na boisko 13 drużyny ligi, jednak niczego nie zaniedbujecie w tych przygotowaniach. Mobilizacja pełna. Oczywiście, podchodzimy z pełnym szacunkiem tutaj do przeciwnika i absolutnie nie nastawiamy się, że o te punkty będzie nam tam łatwo. No, trzeba je zdobyć, trzeba je wyszarpać, wywalczyć. Na pewno grunt tam, teren w Nowym Sączu to nie jest taki łatwy teren. Także naprawdę nastawiamy się na walkę, na to, że o te 3 punkty będzie tam ciężko, ale że je przywieziemy do Lubina. W tym mikrocyklu, w tym tygodniu, swoją wiedzą i obecnością na treningach wsparł Was również specjalista od przygotowania motorycznego, Remigiusz Rzepka. Co takiego robiliście pod okiem trenera Rzepki? No oczywiście korzystamy tutaj z pomocy trenera Rzepki. To już jest to cykliczne, nie jest to nic nadzwyczajnego, także on tutaj czuwa nad takimi aspektami motorycznymi, zwłaszcza w tej pierwszej części tygodnia. Także zawodnicy po prostu otrzymali taką dawkę odpowiednią ćwiczeń, poruszania się, zmiany kierunków biegu i już są do nich przyzwyczajeni i widać też efekty tych ćwiczeń. Sandecja nie jest jeszcze pewna utrzymania w tym sezonie, zatem spodziewacie się, że gospodarze zagrają z Wami otwartą piłkę, będą chcieli wygrać na własnym stadionie? No oczywiście, że zagrają otwartą piłkę i na pewno będą chcieli się pokazać przed swoimi kibicami, bo pewnie też ambicje mają wyższe i chcą zdobywać punkty, wygrywać mecze, a na pewno na tle Zagłębia też będą chcieli się pokazać.